Witam Państwa bardzo gorąco. Mówi się, no właśnie, to zależy, co się mówi, gdzie się mówi, do kogo się mówi i po co się mówi. Nie trudno jednak zauważyć, że najwięcej mówi się w polityce. A skoro w polityce, to najwięcej mówią właśnie politycy. Warto więc przeanalizować, co który z polityków w ostatnim czasie mówił. I tak na przykład premier Tusk ciągle powtarzał: proszę mi wierzyć. Proszę mi wierzyć, będzie tanie państwo. Proszę mi wierzyć, skończymy z bezrobociem. Proszę mi wierzyć, wszyscy będą godnie zarabiać. Proszę mi wierzyć, będzie równy dostęp do służby zdrowia. Proszę mi wierzyć, emeryci będą godnie żyć. Proszę mi wierzyć, zlikwidujemy abonament radiowo-telewizyjny. Proszę mi wierzyć, paliwo będzie tanie i jeździć będziemy super drogami. Proszę mi wierzyć, obniżymy podatki. Proszę mi wierzyć, skończymy z aferami. Proszę mi wierzyć, do tego cudu gospodarczego masowo powracać będą rodacy z zagranicy. Gdy się jednak okaże, że te moje pomysły były kiepskie, to proszę mi wierzyć, jutro wymyślę nowe. I proszę mi wierzyć, to wszystko dlatego, że miłość i zaufanie wypełnia oczy me. A jak się tak w kółko powtarza, to proszę mi wierzyć, to naród w końcu uwierzył. Ale gdy ten naród wreszcie zorientuje się, że to były tylko obiecanki, cacanki, to proszę mi wierzyć, ja nie chciałbym być w skórze tego premiera. Dziękuję za uwagę.